jak to po prostu działało u mnie na sesji, jak pewne motywy nakręcały graczy. Najlepiej to nie tylko powiedzieć o tym na sucho, tylko powiedzieć o konkretnych jakby przykładach, konkretnych scenach. Więc tutaj tylko tak kontrolnie zaznaczam, raczej nikomu z Was nie zepsuję to przyjemności w grania w scenariusze oficjalne, no ale wolę jakby coś się zabezpieczyć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak jak mówiłem, jeśli będziecie czuli, że chcecie coś powiedzieć od siebie, będę się starał Was zapraszać do tego, ale nawet jeśli Was nie zaproszę, to po prostu włączcie mikrofon, jakby mam nadzieję, że jest taka techniczna możliwość i jakby zauczestniczcie w tym też, pomóżcie mi troszeczkę o tym podyskutować. Pierwsza rzecz, o którą chciałbym Was spytać, to jest właśnie to, czy prowadzicie obcego, czy znacie obcego, czy rozmawiam powiedzmy z osobami, matkami gry, z jakimś tam już powiedzmy doświadczeniem, czy raczej jesteście ciekawi po prostu systemu i dlatego tutaj przybyliście. Nie wiem, czy mamy, jest możliwość komuś. Tak, poszczególne osoby mogą się odmutowywać. Aha, okej. No ja to jak... przyszłam posłuchać, jakby sama prelekcja mnie zaciekawiła, nigdy nie grałam i nigdy nie prowadziłam obcego. Okej, rozumiem. Czy ktoś jeszcze coś chciałby powiedzieć? W sensie, ktoś z Was jakby zna obcego, czy raczej... Okej, to będę mówił do Was tak, jakbyście obcego nie znali, ale jakby pokażę Wam, czemu warto w ten system się zabawić i co jest w nim unikatowego, co sprawia, że właśnie mechanika wspiera te elementy, powiedzmy, elementy czy to grozy, czy to po prostu dramatyzmu na sesji. Więc tak, jest takie coś, czego chyba do tej pory w żadnym innym systemie nie mieliśmy okazji jakby spotkać, co się nazywa scenariusz filmowy. Generalnie obcego można grać w trybie kampanii, czyli takim klasycznym trybie RPGowym, jaki znamy właściwie ze wszystkich systemów, gdzie gracze sobie tworzą powiedzmy drużynę, czy jakąś przestrzeń, w której będą grali, mistrz gry tworzy pewną fabułę lub też jakiś sandbox, w którym oni się poruszają. No i po prostu mamy, nie wiem, kilkadziesiąt sesji jakby opisujących rzeczywistość dla tej grupy graczy. W obcym mamy takie coś, ale mamy też coś, co się nazywa trybem filmowym. Tryb filmowy polega na tym, że dostajecie gotowy scenariusz. Póki co no, jest kilka takich scenariuszy jakby oficjalnych opublikowanych. Mianowicie jeden krótki scenariusz jednoaktowy znajdziecie w podręczniku podstawowym, tym grubym. Nazywa się Ostatni Dzień Hope. Drugi znajdziecie w starterze i nazywa się Rydwan Bogów. To już jest taki trzyaktowy scenariusz większy. Trzeci znajdziecie w niedawno wydanym przez nas, w sensie przez Galaktę, Niszczycielu Światów. No i to jest najbardziej rozbudowany z takich scenariuszy. To jest taka, można powiedzieć, już kampania. Również trzyaktowa, gdzie gracie 6-7 sesji na przykład. Ale wszystkie one rządzą się ściśle określonymi prawami. Wszystkie są bardzo intensywne, bardzo dynamiczne. Dostajecie gotowe postacie. Wybieracie sobie po prostu z pewnej grupy postaci. One już są w pełni opisane, mają jakieś swoje motywacje, spis jakiegoś tam ekwipunku, cechy itd., itd. I oczywiście mają między sobą pewne interakcje, które sprawiają, że na sesji będzie dochodziło do pewnych konfrontacji nawet między graczami. Czyli scenariusz filmowy jest policzony na to, że drużyna nie będzie do końca drużyną, nie będzie do końca zgodna, mogą się pojawić sytuacje, w której jest jakiś zdrajca. Co więcej, my chcemy, żeby to się pojawiło, w sensie matka gry prowadząca chce czegoś takiego, bo to właśnie tworzy zupełnie nową jakość na sesji, można powiedzieć. W większości systemów nie chcemy, żeby gracze się ze sobą kłócili, raczej chcemy, żeby gdzieś tam szli razem i dlatego, że na przykład grają w miarę jednolitą grupę, nie wiem, tych dobrych, albo dlatego, że jest łatwiej prowadzącemu czy prowadzącej, kiedy grupa się nie rozwala, po prostu nie rozdziela i tak dalej, i tak dalej. A tutaj właśnie w tych scenariuszach filmowych chodzi o to, żeby w
fajnie odegrać swoją postać, żeby jej motywacje, jej charakter zagrały, żeby się to wszystko ścierało po prostu, żeby się gracze konfrontowali zarówno ze sobą, jak i z jakby wyzwaniami, które spotykają na sesji. Więc jakby pierwsza rzecz to są te gotowe postacie. Druga rzecz to są zwykle scenariusze trzyaktowe i te akty są, co jakby eskalują, czyli coraz więcej się tam dzieje w tych aktach. Wyjątkiem jest scenariusz Ostatni Dzień Hope, który jest jednoaktowy i jest de facto tak jakby trzecim aktem, czyli gracze zostają wrzuceni w finał pewnej historii, a dokładnie w to, co działo się w kolonii Hadley's Hope, którą znamy z drugiej części Obcego, zanim pojawiła się tam ekipa kolonialnych Marines, zanim tam przyleciała Ripley, czyli można powiedzieć, że to jest taki prequel do historii Obcego Dwójki. Paradoksalnie jest to prequel, którym nie musi się skończyć jakby cała historia dla wszystkich tragicznie, choć szansa, że gracze przetrwają, jest znikoma. Czyli mamy te trzy akty. Następnie mamy, słuchajcie, cele osobiste. Jak to wygląda? Gracz wybiera sobie postać, czy też zostaje mu przydzielona postać. Jeśli chodzi na przykład o moje doświadczenia, robiłem tak, że czytałem jakby te wszystkie dostępne postacie dla danego scenariusza filmowego i starałem się dobrać postać do mojego gracza, ponieważ mam taką stałą ekipę, z którą gram i wiem, że na przykład ta osoba coś takiego fajnie odegra, albo tej osobie przypasuje dana postać, a czasem, jak na przykład po Hadley's Hope, gracz mówił mi: słuchaj, no dałeś mi taką postać, ja bym chciał zagrać coś więcej, ja bym chciał, kurczę, następnym razem, no żeby było jakieś takie wyzwanie dla mnie, nie wiem, aktorskie, albo żebym coś musiał więcej pokombinować. No i ja wtedy mówię: dobra, słuchaj, nie ma problemu. I dostawał taką, powiedzmy, bardziej ambitną postać, na przykład takiego drużynowego zdrajcę, lub postać, która ma duże bardzo znaczenie, bo jest, nie wiem, oficerem albo kapitanem statku, czyli od jej decyzji zależy życie pozostałych członków załogi. Postać, która wymaga od gracza, żeby charyzmatycznie zachował się zarówno na sesji, gdzie po prostu rzuci kostkami, jak i w sensie mechanicznie był charyzmatyczny, jak i był charyzmatyczny fizycznie, żeby inni gracze faktycznie się go, nie wiem, bali, czy go słuchali. Więc też takie były sytuacje, więc ja się staram raczej dopasować postać do gracza, tak żeby też nie poznał motywacji wszystkich jakby uczestników tej sesji filmowej, tylko jakby dostał to swoją jedną postać i na niej się skupił. Teraz tak, jak mamy taką postać, to wraz z nią matka gry dostaje trzy karty z jej celami osobistymi. I one są podzielone na akty. W pierwszym akcie jest pierwsza karta, w drugim akcie druga, w trzecim trzecia. I oczywiście tak jak sam scenariusz eskaluje, tak eskalują te cele postaci. Czyli na początek ona na przykład musi tylko coś sprawdzić, a na koniec okazuje się, że musi podjąć decyzję, czy na przykład włączy samozniszczenie na jednostce, na której znajdują się pozostali gracze. I te cele gracze poznają na początku każdego aktu. Czyli te cele im z grubsza mówią: spróbuj to odegrać, spróbuj dążyć do tego właśnie, co tam jest napisane. Gracze nie muszą tego robić, to jest decyzja jakby osobista gracza, ale jeśli robią to umiejętnie, często z narażeniem życia czy jakby własności, to na końcu każdego aktu matka gry przyznaje im tak zwany punkt fabuły i ten punkt fabuły może zostać wykorzystany na tej sesji, albo w ogóle nie na tej sesji, bo on jest przyznawany graczowi. Czyli jeśli skończysz przygodę filmową, mając jeden taki punkt fabuły na przykład, to masz go dalej, grając inną przygodę filmową, bo przygody filmowe tutaj nie mają charakteru kampanii, czyli my się nie przenosimy naszymi postaciami z jakimś doświadczeniem czy czymś takim z tej przygody filmowej do innej, tylko tam dostaniemy zupełnie nowe postacie, zupełnie inne okoliczności będą jakby towarzyszyły nam. Także to jest taki jakby kolejny charakterystyczny element. I wreszcie ostatni to jest coś, co się nazywa taka mechanika kumpel i rywal. I po prostu każda z tych postaci
w obrębie grupy kogoś lubi zwykle i kogoś nie lubi. Czyli jako gracze odgrywamy tą postać właściwą, czyli inaczej będziemy grali kolonialnego Marine, inaczej będziemy grali, nie wiem, jakiegoś technika, jakiegoś robotnika, jakiegoś agenta korporacji. Będziemy grali naszego kumpla i rywala, czyli takie animozje między członkami grupy i będziemy grali motywacje i cele osobiste, czyli co ta postać chce osiągnąć w danym scenariuszu. I jeśli się to pomnoży na przykład razy 5, bo tylu zwykle maksymalnie graczy może utrzymać scenariusz filmowy od 3 do 5 plus matka gry, tworzy wam się pewna sieć współzależności i masa opcji, w jaki sposób gracze po prostu wybrną z tej sytuacji, a na to wszystko się nakłada jeszcze sama fabuła scenariusza, która raz po raz rzuca im kolejne wyzwania i wystawia na próbę te ich motywacje, te ich jakby właśnie to, że kogoś lubią albo kogoś nie lubią. Może się okazać, że lubisz kogoś, a on jest z łamasem i na przykład trzeba zmienić swoje podejście do tego. Więc, a to wszystko dzieje się w stosunkowo krótkim czasie, tak, żeby było bardzo, bardzo intensywnie. I to jest jakby nasza przestrzeń, w której się poruszamy w obcym, jeśli chodzi o te scenariusze filmowe. Jak to się przekłada według mnie na tą zabawę na sesji? I jak to się ma do straszenia, czy do grozy, którą może, nie wiem, obcy budzić w graczach? I czy on powinien to robić? Otóż jakby mamy dwa rodzaje takich, powiedzmy, narzędzi właśnie w systemie, które nam pozwalają manipulować emocjami graczy. Część z tych narzędzi jest czysto mechaniczna, a część jest taka typowa, klimatyczna, jak to w innych sesjach, nie wiem, czy prowadzicie Cthulhu, czy prowadzicie jakąś sesję horrorową w Warhammerze, czy prowadzicie, nie wiem, jakieś urban fantasy po prostu w klimatach, nie wiem, X-Files czy cokolwiek takiego. Macie zestaw narzędzi, o tym jest mnóstwo różnych materiałów na sieci, jak tam straszyć graczy, jak budować klimat na sesji taki mroczny czy tajemniczy. To wszystko jakby w obcym jest. Można powiedzieć, że to się bardzo nie zmienia, ale są też różne mechaniczne po prostu sposoby, żeby wywoływać jakby takie gorące reakcje, czy jakieś jakby takie emocjonalne reakcje wśród graczy. Pierwszym to jest strach przed nieznanym. Poruszamy się w obcym w przestrzeni, jakby ta fizyczna przestrzeń to jest kosmos. Teraz możemy ich wrzucić na nieznane planety, gdzie są jakieś dziwne warunki przeżycia. Możemy sprawić, że spotkają istoty, których natury nie pojmują. I nie mam tu na myśli ksenomorfów. To jest dość ważne, że jakby ksenomorf nie jest nieznanym w obcym. To sprawia, że straszenie ksenomorfem jest trudne. I jest to feedback od moich graczy, gdzie po prostu, kiedy graliśmy właśnie Ostatni Dzień Hope, no wiadomo, pewnie większość z was widziała jakby film Obcy 2, wiecie, że wyłażą tam te stwory, jakieś twarze łapy, jakieś tam te różne inne ksenomorfy. Więc oni się nie bali tych ksenomorfów. Oni wiedzieli, że po prostu pojawią się te bestie, tak? Nie, trudno było ich zaskoczyć czymś. Mogłem co najwyżej ich w jakiś sposób wpływać na nich tym, że nie wiedzieli, co te bestie zrobią, czy ich dopadną. Jak ich dopadną, to technicznie co się stanie, czy jakieś zaatakują, jakby na tej zasadzie nie wiedzieli, co się wydarzy, ale wiedzieli, że na miejscu będą ksenomorfy. Ale podczas innych sesji nie musicie tego robić. Macie do dyspozycji całą galaktykę, dziwne planety, dziwne istoty, które te planety zamieszkują. Może jakby też podręcznik wspomaga zarówno takie planetotworzenie, światotworzenie na podstawie tabel, jak i też daje pewien bestiariusz istot, które nie są ksenomorfami. Więc jakby to nieznane. To jest taka przestrzeń i moi gracze, teraz jakby kończymy jakby z podręcznika startowego przygodę filmową Rydwan Bogów i pojawia się tam statek zaginiony od kilkudziesięciu lat
I ten statek generalnie ma wyłączone systemy, więc gracze wchodzą na niego. Jedynym światłem, jakie tam jest, jest światło z ich skafandrów. Mają tyle tlenu, ile mieszczą ich butle. Cały statek jest zamarznięty, jest tam jakby zerowa temperatura, dryfował w przestrzeni przez wiele, wiele lat. I penetrowanie tego statku, napotykanie różnych rzeczy, które tam się jakby wydarzyły, różnych scen z przeszłości tego statku, jakiejś wielkiej tragedii, która tam jakby miała miejsce, według moich graczy było dużo bardziej emocjonujące i byli bardziej, jakby dużo więcej napięcia to stworzyło, niż pierwsze spotkanie z ksenomorfem, kiedy graliśmy sesję właśnie z ostatniego dnia Hope. Więc jakby ciężko będzie przestraszyć kogoś ksenomorfami, no bo widzieli filmy po prostu. Tak to wygląda. Za chwileczkę wrócę do tego, że ksenomorfy w jakiś inny sposób wykorzystamy jako narzędzia po prostu do wpływania na graczy, natomiast raczej ich nie raczej graczy nie zaskoczymy i nie przestraszymy, wiecie, stworkami z kolcem na ogonie. Druga rzecz, która graczy powinna przerażać, czy też trochę niepokoić, to jest wrogie środowisko. Jak wspomniałem, mogą się pojawić na planecie, gdzie zwyczajnie są zupełnie inne warunki niż na Ziemi. Mogą wymagać jakichś skafandrów, mogą trafić na dziwaczne rośliny, które są szkodliwe, na dziwaczne stworzenia. Nie wiadomo, co się wydarzy. Mamy próżnię. Miejsce, gdzie bez skafandra się nie żyje. Lekkie przebicie powoduje prawie że natychmiastową śmierć, a w tej próżni coś żyje. Na przykład takie elementy pojawiają się w Rydwanie Bogów, gdzie gracz musi wyjść poza statek, żeby dokonać pewnych napraw, a tam coś po życiu się czai. Nie? Tak jak mówiłem, w najgorszym razie chcę tutaj minor spoilery wam robić, albo żadnych, natomiast takie coś jest i teraz on jest w przestrzeni, zajęty czymś, broń, która by działała w próżni, no to jest jakby ma ograniczone możliwości, to są jakieś tam lekka broń laserowa albo kołkownica Watatsumi, która tam normalnie służy do po prostu reparacji pożycia statku i nagle coś się pojawia dziwacznego po prostu w konfrontacji z graczem. Coś, z czym nawet w najlepszych okolicznościach uzbrojony gracz by sobie mógł nie poradzić, a co dopiero jakiś tam technik, który wyszedł po prostu ze statku i zostało mu 10 minut tlenu na 10 minut, a musi skończyć robotę i w tym momencie coś się pojawi. Tak więc to jest też taka fajna przestrzeń, gdzie to wrogie środowisko troszeczkę podkręca poprzeczkę, bo wszystko, co robię normalnie, muszę zrobić cały czas bojąc się o to, że skończy mi się tlen, że skończą mi się baterie w skafandrze, że na przykład nie dość szybko obsłużę jakiś sprzęt, żeby uciec. Zwłaszcza, że mamy w taką mechanikę, która wspiera tego typu sytuacje. Mianowicie każdy przedmiot, który tam jest czymś zasilany, czyli na przykład, nie wiem, latarka, jakaś tam właśnie jakiś skafander, ma pewną pulę zasobów, ma pewną wartość. Na przykład możecie mieć 5 tlenu, powiedzmy 5 punktów tlenu w butlach. Jak wykorzystujecie ten tlen, im dłużej, im więcej czasu mija, rzucacie kośćmi. Jak wam wypadną jedynki na tych kościach, lub jak macie te oryginalne kości do obcego, to używacie kości paniki, kości stresu, czyli z takim twarzołapem. I jak wam taki twarzołap wypadnie, to tyle punktów tego tlenu tracicie. Gdyby to była latarka, to tyle tracicie energii. I nagle się okazuje, że zostajecie sami na środku ciemnego korytarza albo z ilością tlenu wystarczającą na minutę, a musicie jeszcze uciec do środka statku, w tym momencie śluza się zacięła i po prostu dzieją się rzeczy, tak? Czyli mamy ten element zagrożenia wynikającego ze środowiska, które was otacza. Następna rzecz to jest coś, co jest rozwiązaniem czysto mechanicznym i kiedy czytacie podręcznik do obcego, niektórym z was może się wydawać, że to nie działa, a mianowicie jest to stres i panika. Otóż generalnie jest tak, że jak pewne rzeczy się dzieją w grze, w dużym skrócie, jak są okoliczności, kiedy wy jako ludzie, czy wy jako gracze, byście się mogli przestraszyć,
Na przykład widzicie jakiegoś dziwacznego stwora, albo widzicie martwe ciało, albo wasz towarzysz okazuje się, że jest androidem, a do tej pory myśleliście, że jest człowiekiem. Albo zostaniecie ranni. Za każdym razem dostajecie punkt stresu. I czasem gra zmusi was do wykonania tak zwanego testu paniki. Wtedy rzucacie kością, K6, i dodajecie wartość, obecną wartość stresu do tego wyniku. I póki to będzie w zakresie od 1 do 6, to zasadniczo nic się nie dzieje, opanowaliście się. Ale od wartości 7, czyli potencjalnie, jak mam nawet jeden punkt stresu i kiepsko rzucę, bo rzuciłem szóstkę, od wartości 7 jest taka specjalna tabela paniki i tam się coś dziwnego dzieje. Czyli w jakiś sposób niekontrolowany reagujemy na te przerażające okoliczności, czy też stresujące okoliczności. I oczywiście te wyniki, im wyżej w tej tabeli, tym one są gorsze, tak można dla ułatwienia powiedzieć. W niektórych sytuacjach nie tylko sobie zaszkodzicie, ale również wasza paniczna reakcja na to, co się dzieje wokół, wpłynie na pozostałych graczy, którzy są z wami obecni, na pozostałe jakby osoby waszych towarzyszy. I wtedy może dojść do takiej reakcji łańcuchowej, w której ktoś, nie wiem, ktoś wybucha płaczem, ktoś inny gdzieś się chowa, ktoś inny z kolei wpada w morderczy szał i opróżnia cały magazynek w jakiegoś tam stwora, na przykład przez przypadek przebijając grudź statku, czy przebijając przeżycie statku i wywołując dekompresję komory, w której się znajdujecie, więc tutaj się może bardzo wiele wydarzyć. Jest to coś, czego nie kontroluje ani matka gry, ani gracze. I no, powiem wam, że właśnie poradzenie sobie w tej sytuacji, w tych okolicznościach stanowi kolejne wyzwanie w obcym. Jest to mechanika, która się świetnie sprawdza, zwłaszcza, że te kości stresu nie są tylko negatywne, ale je doliczacie podczas każdego testu umiejętności, czy jak walczycie. Co w praktyce oznacza, że stres jednocześnie was motywuje, ale sprawia, że potencjalnie każde działanie jest obarczone ryzykiem jakby tego testu paniki i jednocześnie, można powiedzieć, położenia drużyny całkowicie pod wpływem własnego strachu. Że sami stajemy się największym zagrożeniem? W pewnym sensie tak. Sami stajemy się zagrożeniem i to jest też to śmiesznie działa, bo jakby mamy takie okoliczności jakby takie groźne, tak, w sensie jakiś nieznany statek, jakaś dziwna planeta, tak? Chcemy się poruszać w grupie, wiadomo, jak w horrorach. Hasło rozdzielmy się, to say goodbye to your friends po prostu, tak? Teoretycznie gracze też by mogli chcieć tak robić. Często tak robią, że się trzymają raczej razem, stanowią wtedy jakąś tam siłę uderzeniową w grupie, nie wiem, są w stanie pokonać, mając jakąś tam nawet podstawową broń, to są w stanie poradzić sobie powiedzmy z ksenomorfem. Ale z drugiej strony, jeśli jedno czy dwoje z nich się załamie i wszyscy będą razem, to może wkopać całą ekipę. I to jest jakby to zagrożenie, które nieustannie wisi nad graczami, a oni widzą, ile mają tego stresu. Oni widzą te kości po prostu, które mają do dyspozycji. I czasem też jakby można powiedzieć, że sami mogą zaryzykować, czy ja chcę jeszcze jakby docisnąć bardziej, bo możesz jakby w obcym można forsować test, czyli dokonać przerzutu po prostu wszystkich kości, na których nie wypadł sukces. Ale to oznacza po pierwsze dodanie jeden stresu, czyli sam sobie dodaje stres. Po drugie, jak wyjdzie w takim teście właśnie twarza łap, czyli jedynka na kościach paniki, na kościach stresu, no to kończy się tym, że jest test paniki i w tym momencie, jeśli tego stresu miałem dużo, ryzykuję tym, że po prostu pociągnę za sobą w te otchłani strachu czy szaleństwa całą ekipę. Także jakby to jest dość fajny mechanizm, który jest zbalansowany przez to, że jest to jako taka mechanika, gracze mają nad tym odrobinę kontroli, a matka gry po prostu patrzy, co się dzieje, jak wyjdzie, tak, no to okej, okay, to będziemy się bawili, tak. Następna rzecz, która świetnie działa w scenariuszach filmowych, to są te cele osobiste, o których wcześniej wspominałem, oraz te zależności kumpel-rywal. Cele osobiste są tutaj najmocniejszą bronią, bo z jednej strony jakby gracze nie muszą ich realizować,
Z drugiej strony, jak ich nie realizują, to jest trochę bez sensu. Czemu nigdy tego nie robić? Jeśli na przykład postać jest nastawiona na zysk i ma napisane w tych celach idź i szukaj kasy na tym statku na przykład. To właściwie no i ma do tego dodaną historię, że jej rodzina jest potrzebująca, że wysyła wszystkie pieniądze na ziemię, po prostu co zarobi, tak? No to będzie to w normalnych okolicznościach, jakby nie to robiła. I coś się musi wydarzyć, żeby tego jakby nie robiła, żeby złamała tą jakby swoją motywację. A ta motywacja na przykład nakłada się, czy zazębia się z czyimiś innymi celami osobistymi. Czyli tak, tutaj mamy chciwego, powiedzmy, chciwego dockera, który obsługuje tam ciężkie jakby ładunki podczas rejsów. A tu mamy szlachetną panią kapitan, która chciałaby, żeby wszyscy ze sobą fajnie współpracowali i oprócz tego ma duży szacunek dla cudzej własności i kiedy nawet ta jej ekipa znajduje jakiś wrak, to ona mówi, że wszystko musi być by the book, że nie można niczego ruszyć i tak dalej. I się nam zaczyna robić tutaj konflikt. W praktyce jak to działa? Miałem taką sytuację, kiedy prowadziłem ostatni dzień Hope, też jakby nie zdradzam tutaj jakby fabuły nigdzie wokół, ale generalnie jednej z postaci zależało na zabezpieczeniu materiału ksenomorficznego, czy też ksenobiologicznego. W praktyce wyglądało to tak, że miał taki wielki słój, wiecie, z żywym twarzołapem, tym wiecie, pajączkiem. Miał ten wielki słój i go wszędzie coś sobą nosił, ten twarzołap był w ogóle żywy i tam się cały czas wszystkich denerwował, bo tymi łapkami po prostu ciapał po szkle, no nie, więc wszyscy byli lekko zestresowani, jakby tak wyskoczył, co się wtedy wydarzy. A ten gość po prostu chodził jakby wszędzie z tym twarzołapem, nikomu nie pozwalał tego słoja dotknąć. I w normalnej sytuacji byście powiedzieli, no to tam było ich tam, nie wiem, czterech czy pięciu, przecież mogli go obezwładnić i tak dalej. Problem polegał na tym, że był jedynym pilotem w drużynie. Więc jakby to powiedzieć, nie dało się gościa odstrzelić, ani nie dało się go, że tak powiem, coś mu zrobić, bo jakby drużyna to zrobiła, to by za przeproszeniem nie uciekła z LV-426 nigdy, więc musieli jakby no, znosić te sytuacje, gdzie po prostu ten pilot łaził wszędzie z tą swoją maskotką i co chwilę doprowadzał do jakichś krytycznych sytuacji, gdzie po prostu jakby gracze musieli niemalże co chwilę go próbować przekonywać, żeby zostawił tego stwora gdzieś, żeby to jest jakieś zagrożenie dla po prostu ludzkości itd., itd. I naprawdę było jakby w efekcie tej sytuacji i tego, że ten gracz, ten pilot bardzo konsekwentnie się tego trzymał, że on właśnie no, zrobi niemalże wszystko, no może poza, nie wiem, narażeniem swojego życia, w sensie jakby ktoś go tam, nie wiem, chciał odstrzelić, to może by zrezygnował, ale jakby przez to, że on cały czas trzymał się bardzo konsekwentnie tej motywacji, to można powiedzieć, że nie udało mu się zrealizować tego celu do końca, ale dosłownie 3 metry od statku rozegrała się niesamowita, nabrzmiała emocjami scena, w której praktycznie mierzyło do niego trzech członków jego własnej drużyny, a on mimo to był w stanie ich w jakiś sposób, nie wiem, przekonać, że po prostu dlaczego mieliby ten ładunek, ten ksenobiologiczny materiał ze sobą zabrać i jakby no wyszło to bardzo fajnie. I wyszło to fajnie nie dlatego, że ja na przykład fajnie prowadziłem, bo ja tylko dałem graczom, jakby wiecie, no scenę, dałem im pretekst, tak? A resztę oni zrobili sami i mogłem po prostu siedzieć tak, jak teraz siedzę, patrzeć sobie przyjemnie, jak oni się, że tak powiem, nawzajem szachują, jak próbują taki, wiecie, Mexican standoff po prostu rozwiązać z tym pilotem, żeby z jednej strony on jakby no, obsłużył statek i wszystkich uratował, a z drugiej strony nie wziął tego nieszczęsnego twarzołapa. I tego będziecie mieli w scenariuszach filmowych naprawdę dużo, jeśli macie przyzwoitych graczy i jakby jeśli pozwolicie im tutaj na jakby taką właśnie swobodę grania i interpretacji tych postaci, które dostaną. Jest to bardzo duża siła obcego, też dlatego, że to są dosłownie czasem dwu- czy zdaniowe rzeczy. To nie jest tak, że gracz musi przeczytać
pięć stron historii swojej postaci i po prostu przygotowywać się na warsztatach aktorskich, żeby to odegrać. To są naprawdę proste rzeczy, kilkuzdaniowe sprawy, czasem jednozdaniowe, te motywacje i cele, które dlatego tak mocno działają, że one się zazębiają o cele innych graczy i stoją w konfrontacji z tym, co się dzieje na sesji. To znaczy z fabułą, jakby fabułą samego scenariusza. I powoduje to naprawdę masę zmiennych, wachlarz najróżniejszych emocji i świetne klimatyczne sceny, które zapamiętacie po prostu sądzę, że na wiele, wiele lat. I teraz tak, dochodzimy na koniec, już jest 35, jeszcze nam została chwila. Jeszcze chciałem posłuchać jakichś waszych ewentualnie opinii. Dochodzimy na koniec do ksenomorfów. Więc tak, na początku powiedziałem, że mi osobiście wydaje się, że ksenomorfami jest ciężko straszyć. Ciężko jest zaskakiwać nimi. Właśnie dlatego, że wszyscy wiedzą, co to jest obce, jak wygląda, skąd się bierze. Większość widziała filmy. Mam takiego jednego gracza, który nie lubi horrorów i na przykład nie widział obcego, co jest dość zabawne. Więc, no ale jakby obcy jest na tyle znany popkulturowo, że praktycznie nawet jak ktoś nie widział nawet filmu, to i tak wie, o co w obcym chodzi. Więc próba wyskakiwania po prostu tym obcym i walenia po stole i po prostu w kluczowych momentach, czy próba wmawiania graczom, że wcale nie chodzi o ksenomorfy, nie ma sensu. Albo musicie z nich całkowicie zrezygnować, jak prowadzicie obcego, co jest możliwe jak najbardziej i fajne. Albo korzystacie z takich ksenomorfów, które nie są w filmach pokazane, a takie się pojawiają właśnie w scenariuszach filmowych, zaczynając od Rydwanu Bogów, który jest starterze, czyli są tam pewne istoty, które w kontakcie z tym materiałem ksenobiologicznym w jakiś sposób zmutowały i różne rzeczy dziwne się dzieją, albo jakieś, nie wiem, choroby o obcym pochodzeniu i tak dalej, więc to jest coś, czego gracze nie znają, mogą nie wiedzieć, o co chodzi i tym możecie ich przestraszyć i jakby sprawić, że pojawi się na sesji sporo napięcia, sporo kombinowania. Ale weźmy takie typowe ksenomorfy po prostu. Twarzołap, jakiś tam rozdzieracz, to ten, co wyłazi z klatki piersiowej komuś, tak? Łowca czy czatownik, czyli te takie, wiecie, już z ogonem, z czterema łapkami, tak? Te, które się pojawiają tam w jedynce, się pojawia jeden, w dwójce mnóstwo i tak dalej, więc one też mają swój taki, można powiedzieć, swój potencjał dramatyczny na sesji, dlatego, bo mają taką fajną mechanikę ataków własnych. Praktycznie każdy ksenomorf, zaczynając od tego najmniejszego twarzołapa, ma, słuchajcie, taką tabelę, gdzie się rzuca K6 i jak przychodzi inicjatywa tego stworka, czyli już, prawda, pojawił się twarzołap, załóżmy, że wracamy do tej sceny z pilotem, słuchajcie, akurat tak się dokładnie wydarzyło na sesji, że jeden z graczy stwierdził, że po prostu przestrzeli ten pojemnik z tym ksenomorfem, czy z tym twarzołapem, i stwierdził, że miał nadzieję, że go zabije, no ale go nie zabił. I ten twarzołap nagle paf, wyskakuje z tego słoja na środek. Słuchajcie, ja tylko patrzę, kogo tam będzie gryzł, nie? Wyciągam sobie inicjatywę, okazuje się, że jest pierwszy, super. Generalnie ksenomorfy są szybkie, mają kilka akcji w turze. Więc mogą sporo zamieszania narobić. I teraz ja jako matka gry sam nie wiem, co on zrobi. Bo ja rzucam K6 na tabelę i na przykład ten twarzołap może sobie uciec, może komuś skoczyć na twarz, może go podciąć ogonem. Różne rzeczy się mogą dziać, nie? I po prostu rzucacie K6 i tam macie spis efektów, w jaki sposób ten obcy atakuje. Czasem są to rzeczy takie bardzo hardkorowe, typu właśnie typ taki najbardziej charakterystyczny rodzaj ataku dla twarzołapa to jest ten skok na twarz, gdzie próbuje owinąć ogonem tutaj szyję, zaczyna dusić po prostu postać i potem się jakby oplątuje tą twarz, tak, człowieka. Ale są takie ataki, które w ogóle nie są atakami, tylko na przykład syczy i straszy, albo w określonej formie, takiej bardziej larwalnej, w ogóle ucieka do, nie wiem, duktu wentylacyjnego. Albo na przykład
zaczyna w jakiś sposób, nie wiem, machać na wszystkie strony łapami i robi rzeźnie po prostu wokół siebie, tak? I może zabić kilku graczy nawet. Różnie to bywa. W każdym razie to jest coś, czego gracze nie znają, nie wiedzą, jak zareaguje dana istota, i to powoduje, że ona stanowi duże zagrożenie. Nawet jeśli tak mechanicznie, patrząc na statystyki, właściwie jak ktoś ma farta, to wyciągnie pistolet i na przykład takiego twarzołapa weźmie, paf, po prostu jednym strzałem go zabije. Ale to nie jest jakby siła tego stworzenia, tego ksenomorfa, że się go odpala, tylko to, że gracze kompletnie nie wiedzą, czego się po nim spodziewać. A czasem mają niefart i właśnie nie zejdzie od jednego strzała. Więc to jest jakby coś, co fajnie mechanicznie wspiera tą dziwaczność tych istot, tak? No i ostatnia wreszcie rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest właśnie to, że nie musicie w ogóle na sesjach obcego używać ksenomorfów. Innymi słowy, jeśli nie mamy do czynienia z, powiedzmy, gotowym scenariuszem filmowym, gdzie pojawią się jakieś tam przeszkadzajki, pojawią się jakieś stworki ściśle określone, no i ich używamy, no bo po prostu ta fabuła już się inaczej nie spięła, to możecie, tworząc własne kampanie czy własne scenariusze filmowe, sięgnąć po bardzo różne istoty. Czy też takie, które wymyślicie, czy też takie, które stworzycie z dostępnych w podręczniku głównym tabel, czy takie, które weźmiecie z bestiariusza, czy jakieś takie stworzenia wynikające z waszych inspiracji z innych systemów fabularnych, czy z jakichś filmów science fiction. I tutaj z jednej strony będziecie mieli to narzędzie tej obcości, będziecie mieli jakby sposób, żeby graczy przerazić nieprzewidywalnością jakiejś istoty, a z drugiej strony skorzystacie z tego nieznanego, że jakby gracze tego nie widzieli w filmie. Co więcej, gracze często spodziewają się po waszych sesjach, że tam pojawi się ksenomorf w pewnym momencie. W jakiś sposób wiedzą, jak zachowują się ksenomorfy, bo widzieli to w filmie, ale wy ich w tym momencie zaskakujecie, łamiecie tę konwencję obcego tym, że ta istota ma zupełnie inny charakter i być może w ogóle nie jest nawet, nie musi to być to, co spotykają gracze na końcu scenariusza, to nie musi być nawet jakaś tam bestia, tylko to może być, nie wiem, pracownik korporacji, który tak naprawdę, nie wiem, próbował ukraść jakieś materiały z laboratorium, albo to może być jakiś zdegenerowany android, który stanowi zagrożenie dla wszystkich wokół, albo jakiś fanatyczny generał, który woli poświęcić istnienie całej planety w imię jakiegoś projektu wojskowego, którym się zajmował. Więc jakby też miejcie to na uwadze, że zwłaszcza w waszych własnych materiałach czy w trybie kampanii, no ten ksenomorf może zupełnie się nie pojawić, a cały setting obcego w zupełności na tyle dobrze opisany w podręczniku podstawowym i potem rozwijany w kolejnych produktach, że w zupełności wystarczy wam do stworzenia waszej własnej przestrzeni, w której wasza grupa po prostu będzie przeżywać swoje przygody. No i to jest jakby to, co chciałem wam powiedzieć, te moje właśnie przemyślenia po tam iluś sesjach obcego i znajomości tego systemu. I na koniec chciałem spytać, jeśli ktoś z was zna obcego i prowadzi go, to czy faktycznie tak to działa, czy też jakie macie wy patenty na to, żeby straszyć waszych graczy? Nie wiem, czy w międzyczasie pojawił się ktoś tutaj, kto jakoś tam miał okazję poprowadzić obcego albo zna obcego? Halo, halo, tak, Mateusz? Śmiał, Mateusz, możesz się odciszyć. Proszę? Ja muszę coś nacisnąć, tak, żeby było słychać Mateusza? Nie, Mateuszu, musisz się jakby sam odciszyć, a my nie mamy możliwości włączenia ci mikrofonu. Dobra. O, Powinno Mateusz. być ok. Sorki, bo z telefonu korzystam. Natomiast tak, faktycznie prowadziłem tutaj obcego.
Polecam ogólnie grę. Mega, mega super sprawa. Swoją na przykład przygodę oparłem właśnie na grze The Last of Us, gdzie mamy ten motyw, powiedzmy, z tymi zombie grzybami. Ogólnie polecam zagłębienie się. Mieliśmy stację zamkniętą, w której doszło do buntu właśnie i mega fajnie działa mechanika strachu, oczywiście gdzieś tam różnych agent, każdy miał coś innego do załatwienia. To jest mega fajne w obcym właśnie. To, co mówiłeś, zbieżne jakieś cele, fajna ta mechanika strachu, paniki, rewelacyjnie to gra na graczy właśnie. Super. Fajnie to słyszeć. Ktoś jeszcze miał jakieś doświadczenie też już w prowadzeniu obcego? Tak, Eszek? To tam tak jak wcześniej. Dobry wieczór wszystkim. Cześć, cześć. Znaczy ogólnie nawiązując do tego, co powiedziałeś, ja polecam bardzo skorzystać ze standardowego triku, który Ameryki nie odkryje, jak powiem, że póki gracze nie wiedzą, to się boją. I na przykład bardzo długo się zastanawiałem, jak zagrać na sesji obcego obcym, żeby się go wystraszyli. I w końcu doszedłem do takiego wniosku, że muszą być w ciągłej niepewności. I zagrałem tak, że jak w pomieszczeniu było jajko ksenomorfa, to nie opisałem im do końca, czy jest otwarte, czy zamknięte, czy w środku siedzi facehugger, więc bali się do niego podejść, bo nie byli pewni, czy jest puste, czy pełne. Mhm. I to była pierwsza rzecz, która ich przestraszyła. Kolejną rzeczą było, że jak już zajrzeli do środka, to było puste, czyli to był strach, facehugger gdzieś tutaj jest. Kolejną rzeczą, jaki straszyłem, to właśnie tym facehuggerem, on gdzieś jest i może na nich wyskoczyć. Potem użyłem tą, taką nazwijmy to kultową scenę z dwójki, jak jest taki sam szkielecik facehuggera. Oni też nie wiedzieli, czy on żyje, czy nie żyje, czy to już jest wylinka, więc ich nastraszyłem, ale to była już wylinka. Więc potem był strach, ktoś jest zainfekowany i zaraz wyskoczy obcy. I oni to wiedzieli. Zwróćcie uwagę, cały czas grałem na tym, że oni wiedzą, co się zaraz wydarzy, ale nie wiedzą gdzie i cały czas byli w tej niepewności. Potem faktycznie były narodziny, czyli znaleźli kogoś martwego, no i już mieli w głowie, że zaraz gdzieś ten obcy po prostu będzie. No i potem było typowe straszenie ich, że gdzieś coś słyszą, gdzieś może coś widzą, gdzieś coś słyszą w przewodach wentylacyjnych i tak dalej. No i wiadomo, no każdy, kto oglądał i czytał książki, doskonale zdawał sobie sprawę, że to już jest dorosły obcy, ale ciągle strach przez obcym był. No i kulminacyjna scena, kiedy faktycznie ten obcy się pojawia, wyskakuje na graczy, już jest finalna walka. I cały czas każdy wszystko dokładnie wiedział, co jest grane, ale jednak wszyscy się troszeczkę bali i stresowali. No tak, to tak jakby w tym momencie ta jakby wiedza graczy działa wręcz na ich niekorzyść w pewnym sensie, bo wiedzą też, czego się jakby mają bać, że jakby jest się czego bać po prostu, tak? Super. Ktoś jeszcze chciałby powiedzieć? Ja jeszcze tak zapytam Eszku, czy jakby w tych sytuacjach, kiedy oni znajdowali tą linkę, to ty korzystałeś z tych punktów stresu? Tak, oczywiście, wiadomo, za każdym razem podbijałem mi ten stres. Powiem nawet więcej, tak bardzo uwielbiam mechanikę stresu, że nawet kiedy drużyna mi się kłóciła, w sensie bardzo długo zastanawiali się, co robić i bardzo żywiołowo się kłócili, też im proponowałem, no to sobie dopiszcie punkt stresu, bo no, wcale się nie uspokoiliście, tylko jeszcze bardziej się wkręciliście. Ogólnie mechanika stresu jest straszna, okrutna, im więcej stresu, tym potem to jest taka lawina. Ale to jest bardzo fajna mechanika, ponieważ też zachęca graczy do tego, żeby znaleźć jednak to bezpieczne miejsce, gdzie odpocząć. I to też jest takim dodatkowym celem w obcym, żeby znaleźć to takie bezpieczne miejsce, gdzie mogą na chwilę odpocząć i się odstresować. Super. No ja miałem taką sytuację też, że na przykład jakiś tam przedstawiłem opis, że to było jakieś takie bardzo mocno zmasakrowane ciało z jakimiś takimi właśnie dziwnymi mutacyjnymi odrostami i gracz sam powiedział, że był wtedy akurat sam, na statku było ciemno, on w tym kombinezonie mówi, że sam sobie dopisuje punkt stresu, bo po prostu uważa, że jego postać by się czymś takim przeraziła, więc to też jest dość fajne, że jakby w ten sposób jakby nie musiałem mu nawet nic mówić, czy na siłę mu tego wciskać, tylko okej, dobra, to
Zestresowałem się i spadam stąd, po prostu dołączam do reszty ekipy, bo nie mam zamiaru zostawać z tym czymś martwym, żywym sam, nie? Także to rzeczywiście bardzo fajnie działa. No to skoro, słuchajcie, kochani, dzięki wielkie za dzisiaj, widzę, że już mamy za 10:09. Dzięki za waszą obecność. Zachęcam was serdecznie do zapoznania się z obcym, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Na pewno parę osób tutaj spośród naszych partnerów będzie prowadziło sesję. Wiem, że Wojtek Żadek z Lans Macabre ma prowadzić sesję. Kosmit z Toporów w Graj Kolektyw ma prowadzić bodajże Rydwan Bogów w ogóle, czyli to pewnie będzie dłużej niż jedna sesja. Także tam na pewno sobie znajdziecie. Andrę też ma prowadzić swój własny scenariusz taki militarny. Także będzie można się przekonać, jak ten obcy działa. Na pewno mam życzę fajnego konwentu i na koniec tylko jeszcze powiem, że w trakcie całego konwentu też mamy taką promocję w sklepie Galakty, zniżki na gry fabularne nasze, na obcego, na mutanta rok zerowy i generalnie jeszcze was czeka kilka fajnych prelekcji też właśnie z obcego i mutanta. Na pewno dziś jeszcze za jakieś 2 godzinki chyba będzie Wojtek Żadek prowadził prelekcję o korporacjach w obcym. Czy to jest taki, można powiedzieć, że ksenomorfy są tylko narzędziem dla korporacji, wywieranie nacisku na wiele rzeczy i jakby wykorzystywania tak naprawdę tej istoty dla zysku. Więc będzie to na pewno fajna prelekcja. A jutro też o 23:00 Zedz Lans Macabre będzie miał prelekcję o tych właśnie, o tym sposobach na to, jak można umrzeć w obcym i narzędziach jakby do zabijania graczy takich związanych właśnie z tą próżnią, z przestrzenią wrogą, jakimiś tam dekompresjami, słuchajcie, innymi rzeczami. Także też zachęcam do uczestnictwa. Dzięki wielkie jeszcze raz za dzisiaj. Życzę wam super konwentu. Dziękuję bardzo za pomoc tutaj właśnie obsłudze. No i mam nadzieję, że się będziemy jeszcze na wielu imprezach gdzieś tam słyszeć, a w końcu widzieć, jak powrócimy bardziej do konwentowej normalności. Także trzymajcie się. Ja się wyłączam i miłego grania i miłych prelekcji do końca weekendu.